Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem przybliżyć Wam roślinkę w kolejnym odcinku na temat jedzenia. Dzisiaj opowiem Wam... To jest ten. Tam w oddali już... Powiem Wam tak. Widzicie? Witam Was serdecznie. Słów kilka na temat... Witam Was serdecznie przy kolejnym teście. Nie wiem, czy mnie widać, ale to nie jest ważne, czy mnie widać, ale... Pamiętacie, pokazywałem Wam ostatnio, chciałem ubrać takie okulary, teraz może by było widać. To taką czekoladkę. Widzicie tego orzecha u góry? Nie wiem, czy go kamera dobrze pokazuje. Spróbuję go przybliżyć teraz, zobaczcie. I teraz powiedzcie mi, czy on jest obsypany jakimś pudrem, lukrem, czy po prostu zepsuty, pokryty jakimiś grzybami, aflatoksynami może, z tych, dlatego więc zrobiłem taki myk, że przyniosłem sobie deskę. I to posmakujemy teraz, dzisiaj. Przyniosłem sobie deskę, to zobaczymy. Możemy zamknąć, tu mam deskę. I zobaczymy sobie, co to jest. Wygląda na orzeszek. Najpierw zapach. Pachnie, nie pachnie jak sknilizna. Wiecie, że tym można się zatruć, nie? No takim jednym orzeszkiem to może nie, chociaż nie wiadomo, czasem jak trafi na złe podłoże i akurat układ immunologiczny jest trochę szwankuje, to dorzucisz mu takich toksyn, mykotoksyn, może być niezła sraczka, ale ja to przetnę i zobaczę, jak to się ma po przecięciu. A więc... Dokonaliśmy odkrycia, że to jednak, ja to tak się trochę cykam, wiecie, bo to nigdy nie wiadomo w takich krajach ciepłego klimatu, co się podziać może. To wygląda następująco, czyli wygląda na to, że to jest po prostu taka panierka, posypka, że to nie jest jakiś grzyb czy spleśniałe i zaczyna mi się topić pod palcami. Czyli to było oblane czekoladą i posypane jakąś posypką. Dobra, bo już się przestraszyłem, że te czekoladki są stare. Naprawdę. No to cóż. Tak, to jest posypka i to jest czekolady. Najpierw posmakuję troszkę. Cukier. To jest oblane cukrem. Oblane cukrem i posypane takim. No, to jest oblane cukrem. Oblane cukrem i posypane takim. Takim proszkiem, albo to jest oblany lekko czekoladą i posypane takim cukrowym proszkiem, co tak wyglądało jak orzech smuchu i paproci. Zobaczymy czekoladę. Co tu jest w środku? O, taka twarda. A, i też widzicie. I ta czekolada. Widzicie, takie jak było na zewnątrz. Ja Wam pokażę to. Jak było na zewnątrz, ten orzeszek taki. Ach, mam problem z tymi. To tych orzeszków jest więcej wewnątrz. Taka masa koloru takiego samego, jak był ten orzeszek. Czyli to będzie taka masa cukrowa, mi się wydaje, smaku tego orzeszka.
Dobra, idę smakować. No ale odkryliśmy, że nie jest popsute. Czekolada zazwyczaj jak jest długo gdzieś leży, to okrywa się takim białym nalotem. No ten biały nalot to nie jest nic takiego, co by mogło cię zabić. Dosłownie. Masa orzechowa. Masa orzechowa, taka zielona. Ale to nie są orzechy nie, to są laskowe orzechy. Bo wszystko jest robione na takich laskowych orzechach. A słodkie? Uch. No, to tajemnicę mamy orzecha, tajemnicę mamy rozwianą. Strasznie słodkie. Uch. Nie mogę zjeść tego od razu, muszę schować do lodówki na za parę godzin sobie znowu zjem. To nam jeszcze zostało. Takie nam zostało. Takie z orzechami. To są te, to wam później powiem. Tu są jakieś w pozłotkach. Czyli trochę nam jeszcze zostało. Takie białe. Chyba też jakaś biała czekolada z orzechami, ale to będziemy sobie testować w następnym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie i czekamy na następny odcinek. Hej! Witam was. To jest najpiękniejsze krzesło. To siedzisko. Dobra. Czekoladek. Czekoladek, część kolejna. To już zapominam powoli, które jadłem. Będę musiał sobie odnowić te części, ale zobaczymy tą, bo tą taką pomechaconą. Ona wygląda. Ona normalnie to wygląda tak. Tak ładnie wygląda. To jest dzień kolejny, to już miałem dwa dni przerwy w nagrywaniu. Bo nie mogę jeść codziennie takiego słodkiego. To dla mnie to jest strasznie słodkie. I dlatego sobie robiłem przerwę. Zrobimy to na pół. Dobra, i zobaczymy, co jest w środku. W środku jest. Ale tu jedną odłożę. Drugie wam pokażę w papierku, żeby się nie upierdzieli. A drugie jest takie coś. Jakieś nadzienie w środku. Aha. Zaraz zobaczymy, jak to nadzienie smakuje. Wiecie, to jest tak słodkie, że nawet robiąc to codziennie, to nie wyczułbym smaku, a tak to chociaż czuję jakikolwiek smak tego. Zobaczymy, co jest w środku. Dosyć miękkie takie fajne nadzienie. Wszystko, powiem wam, że to wszystko to tak jakby na jedno kopyto, tylko że po prostu są inne kształty. Tak jak wam pokazywałem te tutaj te, tak? Tylko że tutaj to jest to nadzienie, tak jakby te orzechy były bardziej zmielone na taką tą, a tutaj jest mniej zmielone. Bardziej wyczuwam orzechy. No, czyli to jest tak jakby wszystko na jedno kopyto robione. Ten smak czekolady niczym się nie różni, nic nie jest dodane. Ta mleczna czekolada z góry
smakuje tak samo jak ta czekolada, którą już jedliśmy wcześniej chyba. Tą jedliśmy wcześniej. Tego białego nie jedliśmy. Tamto jedliśmy. Poprzesuwam. Zrobię sobie roszadę. No i mówię wam, że tego nie jedliśmy. To będziemy jeść. No i tutaj tych nie jedliśmy. A tamte jedliśmy. Ale to dam tutaj, żeby mi się nie pomieszały. O. Czyli smakowaliśmy te. Oprócz tego białego jeszcze nie smakowałem. No ale to już może być tym dalej. To mamy jeszcze do posmakowania raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy do posmakowania jeszcze pięć, to mi zejdzie może jakieś 10 dni, żeby to nagrać. Na ustach, wyczuwalny na ustach jest taki tłuszcz. Taki, nie wiem, co mi tutaj dałem, strzmalec. Czuć jakąś margarynę taką w tej czekoladzie. Powiem wam, że na razie, jak dla mnie, to jest przeciętny smak. Nie ma nic takiego, co by wyróżniało te czekoladki, które kosztują na przykład parę groszy w sklepie. To do lodówki tradycyjne. Także kolejną mamy już skosztowaną, posmakowaną. Opis to jest bardzo mleczna czekolada z takim wyczuwalnym sztucznym tłuszczem, jakimś takim emulgatorem albo czymś i zmielone orzechy laskowe. Dobra. Widzimy się przy następnym smakowaniu. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego testu. Witam was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tą stroną. Te już mamy posmakowane. Znaczy nie wszystkie tego jeszcze nie mamy. Dzisiaj zajmiemy się tą stroną. Takich tych różnych cukierasów czekoladniętych i zobaczymy co, jak ta czekolada smakuje. Ogólnie rzecz biorąc powiem wam, że jak dla mnie to nie jest jakiś tam produkt warty swojej ceny. Jak dla mnie, to jest tylko moja opinia. Dobra. Takie coś wylosowaliśmy. To jest oszukane, bo to jest obcięte. O, takie wielkości. No, macie takie migdały. No, widzicie, to tak wygląda z takimi migdałkami. W zalewie. Tak wygląda, jakby zalane jakieś, nie? Zalewie. Tu jest obcięte. Tu już zelandynia była. Ale to zostawimy. Zostawimy to dla niej. Mamy takie coś. O, czy to widać? Widać. Robimy nóż. Pniemy i patrzamy, co jest w środku. No, po przecięciu to wygląda tak. Tak jakby oblane były. Zalane były jakimś takim.
specjalistycznym czymś. To jest moja łyżeczka smakuszka. Łyżeczka smakuszka to jest. I teraz tak. Chciałbym wydostać trochę tego płynu, co to jest zalane. Tofi. Smak tofi. To w środku. No widzicie, ono się ciągnie tak. Ciągnie się. Nie? Gdzie się ciągnie? Bo tu nie przybliża. To jest właśnie smak tofi. No, mordoklejka. Słodkie. Orzech. Orzech nie jest specjalnie jakiś chrupki. Widocznie w tym tofi już trochę posiedział. Ja to tak trochę patrzę, bo ja chcę to, bo ja to sprawdzam. Bo ja to sprawdzam, co to jest i dlatego tak patrzę trochę. Tu pod spodem jakiś papier. No to ja sobie ukroiłem kawał tej papierowej podstawki. Czy powalające? No. Te migdały też nie są pierwszej klasy. Także te jeszcze tą czekoladę, tak? Czekolada prawdopodobnie jest taka jak te wszystkie inne. Też jakość tej czekolady jest nie warta. Ja nie wiem dokładnie jaka jest cena, ale na pewno jest drogie, jeżeli kogoś stać na takie opakowania do tej czekolady w środku. Też muszą być drogie. Może ktoś znajdzie gdzieś jaka jest cena. Ja spróbuję znaleźć cenę tej bombonierki, dajmy na to. I wtedy powiem wam, czy dałbym takie pieniążki za takie czekoladki. To na razie tyle. Jeszcze parę filmików zostało. Może go na pół przedzielę, żeby nie był za długi. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia przy innej czekoladce. Witam kolejnego dnia. Zobaczcie, co się podziało. Zjadłem wszystkie czekoladki. Nic dla was nie zostawiłem. Nie, nieprawda. Czekoladki przełożyłem do takiego pudła i schowałem do lodówki. Oczywiście nie będę zjadł. Idziemy za koleją. Tylko cztery testy zostały. Przetestujemy to. Takie coś. Pokażę z bliska. No, tak to wygląda. Jakaś masa u góry. Zaraz przetestujemy, co to jest. Testujemy. Łyżeczka, wyżeraczka. A. Wygląda następująco. O. Takie białe, jakieś białe drobinki takie są. Nie, ale będziemy smakować. Ale mi się pokuszyło. Ja posmakuję. Kawa. Też jest kawowy. I cukier, te białe takie. Te białe takie drobinki, co tutaj widać, te białe drobinki to jest cukier. Normalnie czuć cukier nierozmieszany. Tak jak się robi kremy, to jest tak jakby margaryna ucierana z cukrem i do tego dodaje się double espresso.
do tego dodaje się double espresso. To po prostu ma taki smak. Nic ciekawego, powiem wam. Nic ciekawego jak dla mnie. Nie jestem ani za tym, ani po tym, ale czekoladki są najzwyklejsze na świecie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Hej. Wiecie co, powiem wam tak. Postanowiłem, że już zakończę. Że już zakończę tą serię, bo to jeszcze bym ze 3 razy musiał się męczyć tymi czekoladkami. Zakończę tą serię w dzisiejszym odcinku, bo to i tak będzie długa ta seria. No zrobimy. Zjemy tak, tu jest coś takiego w pozłocku. Coś takiego w pozłotku i coś takiego białego. To zmienimy tutaj na deskę i zobaczymy co to będzie. Przekrajamy. Dosyć takie twarde. To wygląda na mieszankę wielu orzechów. Widać, że pistacje jakieś są, jakieś orzeszki, jakieś białe. Orzeszki to żółte takie, to wygląda jak jakieś skórki z pomarańczy. Oczywiście zaraz posmakuję. Słabo wygląda. Zaraz posmakuję i wam powiem, jak to smakuje. Chcę już zakończyć po prostu, bo to już się zbyt długie robi. Mimo tego, że to słodkie straszne jest. Wszystko, ale tak jak mówiłem, biała czekolada, też słodka, mieszanka orzechowo-owocowa, pistacje, skórki z pomarańczy, pistacje, takie coś jest fajne, to jest dobre. Jest słodkie, ale zjadliwe. Można to zjeść. Stawiamy jako zjadliwe. Dobra. Obadamy, co tutaj mamy. Rozwijamy jakąś czekoladkę. To jest za taki bałagan, ale a ta czekoladka wygląda następująco. Jakoś tak. Ale jest logo firmy. Teraz zobaczymy, co to ma w środku. Przekrajamy. O, już wiem, co jest w środku. W środku jest marcepanek. Pokażę. W środku jest marcepanek. Marcepanek to jest moja ulubiona sprawa. Ja uwielbiam marcepanki. Uwielbiam marcepanka, zaraz go posmakujemy. To nie marcepan. Ja myślałem, że to marcepan, ale to nie jest marcepan. To jest jakaś masa z białej czekolady. To nie jest marcepan. To jest masa z białej czekolady. Pomieszane z tą czekoladą. Razem tworzą fajną konsystencję. Dobra, to akurat jest dobre. Jest słodkie, ale nie jest przeraźliwe słodkie jak tam niektóre. Mamy kolejne. Po prostu chcę już skończyć tą słodką sesję, wiecie.
Nie jestem amatorem. Ja lubię czekoladę, ale 85%. Nie takie czekolada, czy mleko z czekoladą. To wygląda tak. Coś to wygląda już na bardzo mleczną czekoladę. Jak są zdawsze czekolady, to wygląda na jakieś orzeszki zalane w czekoladzie, nie? Dobra, zaraz zobaczymy. Obadamy, co to jest. Coś takie się wysypało do środka. No te testy mogą być teraz niewiarygodne, bo mam słodycz w dziobie. To w środku to taka orzechowa masa. Masa orzechowa z orzeszków laskowych. Z góry pewno będzie orzeszek laskowy. Tak jest, wyłuskałem orzeszka laskowego. Chrupiące. Chociaż powiem wam, że to jest dobre. I ta czekolada z zewnątrz. Ta czekolada z zewnątrz, to nie ma takiego, nie ma czekoladowego smaku. Jak margaryna z czymś tam. Jak margaryna z czymś tam. Jeszcze jest trochę. Może to nie jest już tak słodkie, ponieważ jadłem to wcześniej. Może już jestem tak przecukrzony, że dla mnie to nie jest, nie wydaje się zbyt słodkie. Ale na pewno jest słodkie. Fajny ma posmak tych orzeszków. Mi już to wystarczy. To wszystko wędruje do lodówki na później. Dziękuję wam, bo się trzymałem. Dobra herbata. Powiem wam tak, jak poczęstować gości i zjeść jedną czekoladkę na dzień do kawy, herbaty. To jest ok, to się opłaca. Orzechy przeważają, orzechy laskowe. Nie ma jakiejś takiej gorzkiej czekolady. 85% wszystko jest raczej w tonacji takiej czekolady. Czekolady mlecznej. Nadzienie też nie jest jakieś takie specjalne. Bardzo takie margarynowe. To takie, widzicie, jak masło. Konsystencja masła, ale w całości ten cukiereczek. Czy dla siebie bym kupił? Nie, dla siebie bym nie kupił na pewno takiej bomboniery. Chyba że dla kogoś, co wiem, że lubi na przykład jest jakiś łasów, to bym mu te czekoladki kupił. Dla mnie te czekoladki to nic wielkiego, ale to jest tylko moja i wyłącznie moja opinia. Dobra, nie zanudzam więcej. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Hej!